pierwszy twój występ medialny mamy już omówiony. Teraz drugi, który... O, pierwszy mój występ nie omówiliśmy jeszcze. Słuchaj, miałam 5 lat, kiedy byłam na scenie. Słuchaj, wymknęłam się z domu podczas imprezy. Wykorzystałam sytuację, bo u mnie w domu zawsze było mnóstwo gości. Zawsze było muzycznie, śpiewająco. Tata grał na akordeonie, śpiewał, tańczył. Mama 15 lat w chórze śpiewała. Babcia świętej pamięci po prostu też przecudowny głos, przecudownie śpiewała. I słuchaj, wymknęłam się z domu w dwóch różnych butach. Poprosiłam sąsiada, żeby zaprowadził mnie do Domu Kultury, bo tam był festiwal szkolnej piosenki. Ja taka malutka, co prawda policja mnie przyprowadziła do domu, no ale... A co zaśpiewałaś? Było wesoło. Wiesz co, już teraz nawet to powiem ci, nie pamiętam dokładnie, wiesz, tego, ale pamiętam wspomnienia takie, że dostało mi się no, od mamy nieźle opieprz dostałam i no zresztą wiesz, no wszyscy się wystraszyli, tak? No bo ja taka, ja wszędzie uciekałam, naprawdę wszędzie uciekałam, wszędzie było mnie pełno i dzisiaj moja córka tak samo to odziedziczyła po mnie. Wszędzie jest jej pełno, mam wrażenie, że ma takie ADHD jak ja, po prostu kręci się jak je, nie może normalnie zjeść, wiesz, także rock and roll i co najważniejsze, przepięknie śpiewa, także myślę, że jak skończy 5 lat, bo teraz jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, aczkolwiek już naprawdę widzę mega potencjał, zabieram ją do studia i myślę, że coś razem zaśpiewamy.